Hello, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Shiro, witam was w kolejnym odcinku z The Binding of Isaac. Kochani, kontynuujemy sobie rozgrywkę. I powiem wam, że no, ten Isaaczek wam się chyba trochę nudzi, co? Trochę wam się nudzi ten Isaaczek z tego, co widzę. Ale to nic. Ja Isaaca traktuję jako taki w sumie swój własny... No nie wiem nawet jak to powiedzieć. No, grę, którą sobie lubię czasem pograć i sobie nagrać. Dlatego jest jej dużo, bo mi się dobrze to gra. Dobra. Co my dzisiaj będziemy sobie robić? Magdalenka i idziemy na szatana. Może jakiś goathead by nam wpadł. No, ona ma 4 serduszka i 2 DPS-a i w sumie nie jest źle. Dodatkowo ja mam herd. Kurde, no. Dobra, idziemy. Magdalenka. Dzisiaj Magdalenka. I oczywiście Selar, pierwszy, piękny. Zamienia cię w inną postać, usuwa z tym przedmiot, jaki zdobyłeś. Do dupy. Nie biorę tego. Nie chcę tego. Nie chcę pająku. Nie no, bez rewelacji ten przedmiot, naprawdę bez rewelacji. What can I say? It's complicated, nie? Ale trochę dużo tych pająków. Zatrważająco dużo pająków. W ogóle mam taką arachnofobię. Pewnie wam już nieraz to mówiłem, ale na arachnofobię dałem maksymalną. Dobra, no nie maksymalną, już nie będę oszukiwał. No, nie lubię pająków, nie boję się ich. Znaczy, boję się ich, ale nie aż tak. Dobra, mamy tutaj sklepik. W sklepiku jest łapacz snów, fajny przedmiot. Chociaż nigdy nie widziałem tej jego pasywnej umiejętności, że powiedziawszy. Więcej pająków. Nadal się nie spieszę na speedruna, czy na speedruna, psarza. Bo jestem lama. To powinno być dosadnie powiedziane. Dobra, wchodzimy sobie do Pocket Roomu. Niestety nie ma tutaj nic. Wiem, że może jednak, ale no niestety. No spokojnie, ze sobie miałem hertem. O, dev. Odzyskamy to wszystko. Tylko stwierdziłem, że lepiej teraz, bo no szkoda też jednak tych ładunków, które się mogą wkrótce w jakiś sposób przydać, prawda? Pewnie, że prawda. Oczko. O nie, to ten zielony skurwysynek. No, co za gnojstwo! Mi oddali. Olejców ze 0,4 postrzeżoności. Tears up. Ej, no, może nie być głupie. I one są spektrale teraz, ej. No, to w ogóle nie jest głupie. Ale mi jebnął. Dobrze, to jest pierwszy poziom. Idziemy. Nie wiem, jak to wyjdzie. Kurde! Idź sobie stąd. Idź. Dobra. Powiem wam osobiście, że jednak te łzy... No, są śmieszne. Ale na takie moby jak ten... Jest to dosyć ryzykowne. Kurde, nie chciałem tego. Dobra, masz tego defa. O, Brimstone! Gdzie? Dla psa kiełbasa, dla pana to. Ej, ty, gołganku. O, ty skurczy, syn guuuu! Teraz jak dostanę Brimstone'em, to jest po mnie. No właśnie, trzeba uważać. Trzeba uważać, i to bardzo. Nie lubię tego moba. Może dlatego, że on jest właśnie taki... Taki, wiecie, nieobliczalny, nie? Może dlatego, dobra. Jest obiad, leci jedno serce. Świetnie. 3 serduszka plus kontenerek. 2 monetki, 0 bomb. Ta bomba by się przydała, kurde no.
Ta bomba by się bardzo przydała. Czy my tutaj nie możemy nic kupić? Możemy za 5. No niedobrze, niedobrze no. Spróbujmy. No i się nie udało, zamieniacie w inną postać. Nie podoba mi się to. No ale rozumiem, że tylko jest na... na jedną fazę, prawda? Prawda? Kurde, jak będę nadal Kane'em. Nie, to nie był Kane. No jaja sobie robicie. No to musimy iść na Isaaca teraz. Nie ma innej opcji. Kurde. Głupi przedmiot. Dobra, zaryzykuję tutaj. Aż za bardzo zaryzykowałem. Nic mi to nie dało. Kurde, 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 kurde. Nie, no chyba zresetuję ten run. Chyba zresetuję ten run, bo no nie widzę sensu. No chciałem iść na Szatana. Ale jestem zmuszony do pójścia na Isaaca. Tylko bo mam tyle kontenerków. A już w tej chwili nie mam David Rooma. Przykre. Jest bomba, dobra. Nie mam kluczy, to też jest problem. To też jest problem. Myślę, że tak. Wstajemy tu Judgmenta. Nie potrzebujemy Judgmenta. O. Nie jest głupie to, co zrobiłem. No, 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 no. Chodź tu. Zabieramy to, zabieramy to. Zajebiście. O to chodziło. Jest Frank. Zarąbiście. Dwie bombki, ten klucz, no opasało się. Zaryzykuję jeszcze tutaj. Czas spożynik stworzenia serc 20% zwiększa szansę na uproszczenie kluczy. Serca do podniesienia zmieniają się na czarne serca. O kurde faja. To jest ciekawy przedmiot. No i teraz już nie chcę resetować. Teraz już nie chcę resetować. Kurde. Nie rób mi tak, nie rób mi tak. Ale do mnie to nie tak. Ale to nie do mnie tak. No mają naprawdę mocnego tego Tearsapa. Strasznie się odbijają. Dobra. Gdzie zostałeś? Okej. Okay. Hop. Hop. Treasure room. Gdzie jest treasure room? Nie, grubasy. One na zielono chyba walą. Już chciał. Słońce. Pełne wyleczenie. No. Jestem skłonny to wziąć. Shit. To nie było celowe. To nie było celowe. Dobra, to tak. Reasumując, nasze poczynania. Idziemy teraz na Isaaca. Nie resetuję tego rana. Kurwa. No to nie jest przedmiot. Drugi przedmiot w treasure roomie, który jest z dupy. To mnie boli. Jest mega do dupy. Naprawdę ten przedmiot jest porażką. Ten przedmiot jest porażką. Nie ukrywam tego. Że mi się bardzo nie podoba. Masz kurde faja.
Dobra, tylko mi obniżył wartość. Wchodząc na nowy poziom, do 4 niepodniesionych pikałów z poprzedniego poziomu pojawia się startowo na startowej lokacji. Dobra, no to też nie zgubię. Nie zapominajka. No ale tutaj nawet nie mamy nic takiego. No, w kartę. Masz ty gałganie. Bo mamy. Tupka mamy. Dobra, robaczki. Dobra, pozbyliśmy się odbytu. Też nie wierzę. No te robaczki akurat są tylko takie sobie latające, one nic nie robią chyba. One nic chyba nie robią. To było szybkie. To było mega szybkie. To mnie cieszy w sumie. No, Devil Ruma i tak nie ma. Zasięg wysokości łez stworzy od 3 do 6 niebieskich much. No to... Co mi po tych muchach? Nie wiem. Nie mam zielonego pojęcia. To jest Secret Room. Właśnie, ale bomby nie musimy marnować. Mamy jeszcze tego mega farta, który pozwala nam odblokowywać te sekrety, prawda? Zobaczmy, jak to działa. Aha. Odpowiedź brzmi, to nie działa. Odpowiedź brzmi, to nie działa. Pewnie jakby to jakimś cudem się nakierowało na to, to być może i tak, ale... No właśnie, ale... Trzy monety. W nos sobie wsadźcie. W nos sobie wsadźcie. I tak mam trzy monetki. Nie opłaca nam się iść do sklepu. I tak nie mamy co kupić. Teorii wiem chyba... Tam karta została i to taka dobra. Bo tam chyba strength został. Nie no, po strength to się wrócę. Kurwa mać! No to teraz już możemy iść to. Tak, chyba jest roomu. No i świetnie. Drugi pokój, gdzie nie będę miał Devil Roomu. Ale jestem głupi. Jak spieszy, to tak jest. Pirsy. X-Lax. Masa pigu. Aż tam. Dzięki, kurwa. No i mówię, no są takie rany, których się przejść naprawdę albo nie da. Albo są mega ciężkie dla takiego głupka jak ja do przejścia. I ja naprawdę jestem tego świadomy. Ja jestem tego świadomy. Skłonę nas wziąć tą pigułę, no nie wiem, może coś to da. Hematemezis. Od chuja to dało. Przynajmniej wiem, co to jest za pigułka. Czy teraz na przykład jak ta pigułka jest tutaj... A ona jest właśnie... To jest głupie, że nie pamiętam nam tych pigułek. Być może jest to ułatwienie, dosyć mocne, no ale... To procent szansy na Devil Rooma, którą zaraz spartolę. Na spartolę już w tej chwili, spokojnie. Mówiłem, że spierdolę to. Mówiłem. No i huk. Huk wielki, trzy bomberki. Nie mam przedmiotów ani z Treasure Roomu, ani z Devil Roomu. Dramat. Run to jest jeden wielki dramat. Nie podoba mi się ten run. Nie tylko z tego, że jestem słaby, ale no, niesprzyjające przedmioty. To by nie mówić. No, nie wiem, jak tam przejść. Żeby nie dostać po łbie. O. To chyba jest jedyny sposób, żeby zabić te pająki. Ops.
No, zdechło. Jest boss. No szkurwa, czemu? Jezus Maria, przestań mi rodzinę prześladować. Wolny Tearsap. Tearsap, wolne Tearsy, nie Tearsap. Shiro, co ty masz z tym Tearsapem? Tearsap to jest jak zyskujesz Tearsy. Nie mogę. Bo jak głupota mnie naprawdę czasem zadziwia. Gdzie no już wchodzą takim, co by nie powiedzieć, w wyjebaniu troszeczkę. No właśnie, ale nie aż takim, nie aż takim. To było akurat niespecjalnie, wiesz mi. To była moja głupota po raz kolejny. Epekaki? Kurwa mać. Tym jebną. Jeszcze ciałko, no pewnie. Treasure room. Jest jakiś. O, dobra. Nawet żyje. Dobra. Nie powiem, to było ciężkie. To było naprawdę ciężkie. Jak do takiego Isaacowego sceptyka. O Jezu, 36%. To nie jest dużo. Przy każdym strzale otrzymujesz inny efekt US. Mhm. Jezus Maria. Nie. Wiesz, to jest coś okropnego. To jest coś okropnego. To jest coś okropnego. Dlaczego? Wiecie, to jak trafię, to jest dobre. Ja nie mówię, że nie. Ale fakt faktem. Problem jest taki, że te łzy są naprawdę losowe. Totalnie losowe. I tak jak się na przykład ganiam nawet z tymi. O! Jakby to były takie non-stop, to by było fajnie. Ja nie mówię, że nie. No ale tej losowości tutaj jest naprawdę bardzo wiele. I to mnie przeraża. To mnie przeraża. Jak naprawdę mi się uda przejść ten run. W co wątpię? W co wątpię? Teraz wam mówię, że wątpię, że przejdę ten run. To będzie mega sukces dla mnie. Kurwa mać. Ja mogę w końcu nie dostawać obrażeń. Proszę. Idziemy na bossa. 8 kluczy. No ale tu już jest... Kurwa, nie zauważyłem tego, przysięgam. Co on taki szybki? No powinien jakoś się... No właśnie, on tak z nienacka rusza, ej. Co tobie dzisiaj się stało? Devil Roomu i tak nie mam, ale... Monetka mi leciała z niego, dziękuję. Szczęście, zasięg, serce, duszy. No, to jest chyba liczenie na to, że ja może jednak tego Devil Rooma na następnym poziomie złapię. Na razie jest tragedia. Naprawdę, 19 minut jest tragedia. Tak jak powiedziałem, te łzy... Nie są jakieś super, uber złe. Nie mogę powiedzieć, że one są okropne, bo one nam naprawdę tutaj ratują dupę w tej chwili. No ale nie zmienia to faktu, że ta losowość jest olbrzymia. Ta losowość jest olbrzymia. Zobaczcie, jakbym nie miał tych łez, no naprawdę byłoby tu ciężko cokolwiek zrobić, nie? Byłoby naprawdę bardzo ciężko cokolwiek zrobić. Tam jakiegoś petrified pupa. Zgadując, co będzie gdzieś tu.
Dziwne, że to nie wyskoczył. Health down. No właśnie. Pamiętacie, jak tak sam wylatywały naprawdę dobre te pigułki i tak dalej, a teraz no same health downy. Jak run jest skazany na porażkę, to niestety, ale w większości już tak będzie. Przynajmniej w moim wypadku. Niestety Petrified Pupa nie ma. No. Ja w sumie te IP kakowe można zostawić. Dobra. One sobie tam strzelają. Mi to nie przeszkadza w żaden sposób. Kurwa. Pół serduszka, nic, cokolwiek. Nie macie. Dajcie mi. Dajcie mi, dajcie mi. Pół serca mnie dajcie. To szarego. Szarego, nie czerwonego. No to kurwa zajebiście. Dobra. Udało się. O dziwo się udało. I znów moi ulubieńcy, no. I znów po Devil Roomie. Nie mogę. Czy ja mogę w końcu mieć tego Devil Rooma? Nie mogę, prawda? Nie mogę. Dajcie mi takich przeciwników, że ja na 100% umrę. Nawet zaryzykuję. Niestety. Same muchy. Kurwa, no nie... O Jezus. I właśnie o tym mówię. O tym mówię, zobaczcie. O tym mówię. Serca jak najbardziej. Dwa, czarne. Tylko szkoda, że nie dla mnie. Szkoda, że nie dla mnie. Naprawdę ta gra jest czasem tak niemiła. No biorę. No. Stigmata. To jest akurat bardzo dobry przedmiot, powiem osobiście. Nie wiemy, jaki jest tu przedmiot. Bierzemy. Lecz jedno czerwone... O nie. Ej! Losowy trinket, jeden do szczęścia, gdy to trzymasz. Gdy trzymasz, pojawia, podwaja efekt trinketu. Co to jest? Wybuchająca bomba mogła kupić mobil do podniesienia. Złote, zdwojony efekt. Tu nie ma zdwojonego efektu? No nie, no, wolę ten Yamhert, bo dużo tracę tego zdrowia. A trinketu żadnego nie mam ciekawego, więc trochę bez sensu. Trochę bez sensu. Dobra. Powiem osobiście, że myślałem, że mnie wleci. Na szczęście nie. Nie komentujcie. Nie komentujcie, proszę. No źle mi się tym gra. Naprawdę źle mi się gra. Nie wiem czemu. Staram się jak mogę. Ale źle mi się tą postacią gra. Źle mi się na tym ranie gra. Prędzej. Nie wiem czemu. Po prostu czuję, że ten ran jest skazany na porażkę. Przez losowość. Taką negatywną losowość. Dobra. To nawet pykło szybko.
O Jezu. To postać, której na pewno nie lubię. Naprawdę go nie lubię. No i widzicie, teraz ta losowość tych quest pozwala mi go w ogóle nawalać. Tak to bym nie miał jak go nawalać w ogóle. Z tego co pamiętam, to można go walić tylko... Wow! Można go walić tylko i wyłącznie od tylca. Dzięki temu mogę go tłuc. O. Ta. O, no to jest coś pięknego. No kurwa, naprawdę. Bossa zrobię bez zająknięcia. Wpadłem w gówno. Kurwa, no bez jaj. To jest zabawne. Ja wiem, to jest zabawne. Wpadłem w gówno. Magic 8 Ball Pool. Dramat. 5 kontenerów z życiem. Powiem więcej, zaraz ten kontenerek czarny stracę, jestem pewien. Wchodzimy tu. Czemu się muzyczka nie włączyła? Nie wiem, czemu się muzyczka nie włączyła. Kurw! Zdechnij. Ile kosiory? Dobra, bo ja nie wiem, co to jest za trinket. 50 szans na plus jedną monetę, gdy pewnie podnosisz kolejną, prawda? Tak. Podnosisz monetę. O kurde, ile monet? Tam było coś do wzięcia, chyba nie. Dobra, idziemy niżej. No, to jest dramat. Mówcie, co chcecie, dla mnie to jest dramat. Totalnie dramat. Shiro zdobędzie w tym ranie Devil Rooma. To jest pytanie za milion punktów. Ja nawet mógłbym teraz... W sumie nie mógłbym teraz, bo zostawiłem kurwa tą kartę. Dobra, nieważne. Ja powiedziałem, że mógłbym się teleportować do bossa, ale nie. Bo zostawiłem kartę. Tak, zostawiłem kartę. Wyznaję się. Bez bicia. No, zaczęły pająki już wyciągać. Pod lady. O! Noż! Kurwa! On też wali. Nie, on wali. Kurwa mać. Nie, no basta. Dość, 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 kurwa. Ani jednego Devil Rooma, nic. Zobaczcie na moje przedmioty. Zobaczcie na moje przedmioty, a zobaczycie. No kurwa, przez ścianę mnie napierdzielasz, no człowieku. Zobaczcie na moje przedmioty. Nie mam nic z Treasure Rooma. Nic. Nie, przepraszam, mam jeden przedmiot z Treasure Rooma. Piastko. A nie, może kłamie. Oszukuję, przepraszam. Tak, dwa przedmioty z Treasure Rooma. Ale to nie zmienia faktu, że dwa zostawiłem. Jeden dobry przedmiot to jest właśnie ten kołek, co daje damage upa. Nic więcej. Ta gra sobie ze mnie jaja robi. Pluje mi w twarz. Totalnie. Ja się będę pierdolił. Z wami.
Noż ja pierdolę. No tak, jeszcze dajcie mu kurwa. Bo jest samonaprowadzane, ale to właśnie były samonaprowadzane. Dechnij. To śmietnik. Co to jest? Łomek runy. Aktywuję efekt losowej runy. Efekt ten jest słabszy. Czyli mamy odblokowane już runy? Dobrze wiedzieć. Ciekawe. Nie wiem, kiedy my odkryliśmy te runy, tak naprawdę. No i to jest właśnie moja śmierć. Możesz umrzeć? Dziękuję. Nie. Nie mogę. Nara. Nie mogę. Jak teraz będzie zły przedmiot, to ja resetuję to. Naprawdę, resetuję. Taki monstro. I to już jest śmiech szaleńca. Chyba tak. Czemu akurat dzisiaj muszą się takie rany trafiać? Co ja wam zrobiłem? Co to wybuchło? Mam pół serca. Byłyby jaja, jakby mnie mucha zabiła, nie? Byłyby jaja. Kurwa grid, no oczywiście. Bo przecież byłoby za dobrze. Za dobrze by było. Za dobrze. Gdyby był sklep z przedmiotem, nie? To by było za dobre po prostu. Nie dla psa kiełbasa. Przecież ja z gridem już kurwa walczyłem w tym ranie. Ile można? Ile można? Ja z gridem już walczyłem. Żeby to się był ultra grid. No dobra, rozumiem. Ale z gridem walczyłem. Czemu gra sobie ze mnie takie jaja robi, no? Wydawało mi się, że jak walczyłem z gridem, to już nie mogę z nim dwa razy walczyć. To jest jedynka. I zobaczcie jeszcze na jakiej mapie. No zobaczcie kurwa na jakiej mapie. Nie na jakiejś normalnej. Nie ze skałkami czy z czymś. Nie. No oczywiście. Żeby tylko kurwa nie zdobyć. Jezu, jest Devil Room. Nie mogę. Agrafka, dobra. Devil Range Up. Nie jest źle. Gapi spał. Iki w oko, rokokoko, jak to mówią. Powiem wam osobiście, że zrobiłem to już chyba z bezsilności. Nie wiem, czy jeszcze bookworma nie wezmę. Biorę to. Nie wiadomo, kiedy będziemy mieć teraz Devil Rooma. Już straciłem, kurczę, jedno. Kurwa, co mnie walnęło? Pytam się, co mnie walnęło. Czy ja mam jakieś szoty, które walą i rozwalają skały? Nie wiem. Naprawdę nie wiem. No aż poczekam chwilę i zobacz. Tak, mam. Dobrze wiedzieć. Jak powiem, do wszystkich miejscówek się mogę dostać, o ile mam
Ile czasu? No właśnie. Dobrze wiedzieć. Może takie strzały są. Nie mam za złe. Brimstone'owe. Ugh. No kurwa, ile ten Brimstone... No, nie, no to gra sobie ze mnie żartuje. Ta gra sobie ze mnie żartuje. Będę dzisiaj płakał, będę dzisiaj płakał. Cały odcinek macie zapewniony płaczu. Jestem zły. Jestem zły, jak ta gra mnie traktuje dzisiaj. Nie, no wiem, że też gram jak gówno, spokojnie. Nie krzyczcie w komentarzach, nie krzyczcie. Czarna skrzynia. Wydaje mi się, że skrzynka, która ma taki czerwony zaciek, to może być skrzynka z kolcami. Ale to tylko domysł. Ryzykuję to jedno serce. Ja wiem, że ja tych serc teraz tracę mega dużo, no ale no, nie widzę sensu w tej chwili. Tak naprawdę. Nie widzę sensu w tej chwili tak naprawdę dalszej próby i nie wiadomo jakiego spinania dupy, żeby cokolwiek tutaj osiągnąć. Szczerze. Nie widzę sensu. O, i fajnie. Czyli się da. Czyli się da. Dobra, niżej. Chore pokoje. Naprawdę. Tego się nie da, no. Nie da się totalnie. Zobaczcie, no ale... Jaka jest dysproporcja poziomu trudności w tym? Mega duża. Zostawiam 3 serca. Nie będę was ukłamywał, ale gram już trochę na wyjebce. Sam. Grałem już trochę na wyjebce. Osobiście, gdybym mógł, tym nawet tego odcinka nie wstawiał. Tak, pewnie. No kurwa mać. Na rogach najlepiej stać. To jest dopiero pierwsza forma, no właśnie, bo tego będzie więcej gówna. Kurwa! Nie mogę, ta gra mnie cię dołuje. Nie wstawiam tego odcinka, trudno, nie macie odcinka w niedzielę. W sobotę. W sobotę. To jest chyba sobotni odcinek. Nie jestem pewien teraz. Nie ma i nie będzie. Chwilę poleciał w chuja. Właśnie, przecież też mogę to teraz walać. Gdyby to nie było 40 minut odcinka, wierzcie mi, no to jest resetowałbym to już w tej chwili. No i jeszcze i tak nawet nie dojdę. Moje ulubione pokoje, gdzie przeciwnika nie mogę zaatakować, a mam bullet hella. Ani! Możemy chodzić po kamyczkach teraz, fajnie. Tylko co z tego? Taki taką 9% na Devil Room. Nic to mi nie daje.
Nie wiem, no ja mogę szukać The Rocka czy coś. Tylko nadal, to nic mi nie daje. Ten przedmiot byłby dobry tak naprawdę na początku rozgrywki. Najmniej to. Używa twojego aktywnego przedmiotu bez zużywania ładunków. Przedmioty aktywne nie ładują się po przejściu pokoju, teraz przedmioty ładują się za pomocą zadawanych obrażeń. No nie. No dobra, weźmy to, co mi tam. Tritropia. To jest fajne. Nie wiem, czy mi się nie przelosuje. Kurwa, chciałem mieć serduszkę jeszcze. Double active. No i zobaczcie. Jaki jest problem tej gry w tej chwili? Byłoby naprawdę bardzo super wszystko, pięknie, ładnie. No ja teraz z tym nic nie zrobię już, kurde. Zabija matkę. Może dwa serca duszy to możemy sobie wziąć. The Sun, odsłania całą mapę. Też możemy to zrobić. Może gdzieś będzie jeszcze secret, który nam, nie wiem, da przedmiot. Kurwa, Ultra Grip, no oczywiście. No pewnie, kurwa, pewnie. Się w pale nie mieści. Na tej pieniędzy, no dobrze. W sumie to spoko. Te pieniądze się przydadzą. Czarne serduszko przy okazji. Więc tak, to się przyda. Wracamy do sklepu. Market room. Market room, market room. No możemy jeszcze przerolować teoretycznie to. Ja naprawdę bym wziął tego Serafima. A mam Ditropię, no. Liczę na szczęście. Kurwa. Raider Baby. Widzisz obrażenia twoich... No nie, to bez sensu. Te piguły trzymać, to też niezbyt. Kompas, kurwa, no świetny przedmiot, idź w chuj. Ujawnia wszystkie ikony na mapie? No wezmę to, no nie wiem co to daje, ale dobra. Możemy zrobić to w ten sposób. Zużyjmy sobie to. Weźmy sobie Ditropię. Dobrze, zaraz po nią wrócę. Zaraz po nią wrócę. Dobra. Jeden ładunek musimy ogarnąć. Wolnie jak cholera. Wolnie jak cholera. Miałbym w teorii od cholery Pirsapa.
To było 2-1 tears up, a to nie jest mało. Jak mówicie, bo ja naprawdę nie wiem. Ło! To kurwa co, Terminator? A no tak, teraz my podajemy się na DPS-ie. Też zapomniałem o tym. Był mega dziwny pokój. Mega dziwny pokój. Kurwa, żadnego nie walnąłem. Rozwalam te kamyczki. Liczę na to, że może coś. Doportujcie do sklepu, dobra. Zapytacie mnie, dlaczego wziąłem do Hermita. Chcę wejść do Sacrifice Roomu. Liczę na to, że może tam znajdziemy jakiś przedmiot, który nam pomoże zduplikować to wszystko. Chcecie pół serca stracić, to nie jest źle. Przed sobie. No, strzelasz? Strzelasz, nie strzelasz. No i niestety nic nie było. Excuse me, the fuck? Dobra, inaczej. Idziemy pod tego Tearsapa. Trudno. Damage up też byłby spoko, ale chciałbym jednak tu wziąć sobie ten item aktywny. To w ogóle był ten. Super secret. Tak zróbmy. Tylko żeby z kawi się nie pojebać. Dobra. Dobra, to było tu. O kurwa, ej, to się pięknie skombuje. W ogóle range up nam chyba też skoczył. Ej, ciekawie to wygląda. Nie liczę na to, że nadal to wygramy, ale ciekawie to wygląda. Śmiesznie na pewno. Dobra. Nadal to nie jest efekt, który chciałbym uzyskać. To od razu mówię. No nie no, DPS-a to mamy marnego. Już myślałem, że to pójdzie lepiej. Myślałem, że combo będzie większe. Naprawdę myślałem, że będzie coś lepszego. No ale cóż. Bywa i tak. Bywa i tak. Dobra, bierzemy oczywiście ten przedmiot, który chcieliśmy. Bookworma. Już sklepów nie będzie, więc to też nie jest problem. Idziemy jeszcze po bateryjkę, która tam została. Kawę napiję, w ogóle, bo kawa to już zimna. Nagrywałem Firenhanger, teraz to. Już kawa 2 godziny stoi, jak nic. I myślę, że możemy to też powysadzać. Do nieba płynął nawet bateria.
To nie była pełna bateria. No i countdowny. No właśnie o to chodzi, że non stop teraz będą negatywne pigułki. I my nic z tym już nie zrobimy. A też będzie negatywna. Range down. Tak jak mówiłem. Ta gra właśnie na tym polega, że jak masz pechowego rana, nawet jak masz laka na plusie, to nic ci to już naprawdę nie da. Nic ci to już naprawdę nie da. I to jest przykre. To jest mega przykre. Tyle na tym range'u mi naprawdę nie zależy, bo tego range'a to mamy takiego, że o matko. No ale jednak. Nekropolis dwójka, no właśnie. Gdyby to na Nekropolisie jedynce padło, to jak najbardziej bym pewnie zostawił to. Dobra. Nic też z tego nie wypadło. Mam cię. Kurwa. No nie, ten DPS jest paskudny u nas. Wiecie, ten monster to się bardzo ciężko operuje pod tym względem, bo... Kurwa. No jednak tym monstro trzeba cały czas, wiecie, klikać. Właśnie. Teraz moglibyśmy do negatyw ładnie sobie skombować i mielibyśmy 8 DPS-a więcej. To było fajne. No ale niestety. Nawet 1,82, o kurde. No coś pięknego. Coś pięknego, no ale no nie mieliśmy jak to nawet wejść. Nie wiem, może źle zrobiłem. Być może. Oby pokój. A i o to chodziło, że widać wszystkie ikonki, okej. Okay. I odsłania mapy. Ale to i Secret Roomy powinno pokazywać w takim razie. Halo, co to jest za wybiórczość? Co to jest za wybiórczość? Trochę nieładnie, gro. No i huk. Co to za moby dziwne? No wiecie co, gro? Tak się nie robi. Co to za teleporty? Co to za teleporty, ja się pytam. Dziwne. Zawalczmy. Nie było warto. Nie widzę w ogóle strzał. Mam półtorej serca chyba. Już jedno, a nie pół. Mówię, mimo tego TSAP-a, no nie sądziłem, że to wygram, więc... Nie mam przynajmniej takiego żalu, przynajmniej, nie? Nie mam takiego żalu, że jakoś mi ten run wybitnie dobrze poszedł i głupio przegrałem. Tak na przykład jak teraz mogłem to zrobić. Bo z tych kamyczków potrafią wyratować czerwone łezki. Potrafią zabić, więc to co my w tej chwili mamy jest mega słabym przedmiotem. To mnie to nas uratowało w tej chwili, powiem wam osobiście.
O, dziękuję. Teraz, kurwa, no teraz. Mogę to wziąć? Bo już i tak jest chuj wielki bumberki. O, przynajmniej lachry... No, dwa serca mam teraz. To dwa serca, których już nie odzyskam, nie? Trzeba o tym pamiętać. Już mam jedno. Ach, ta losowość. Ach, ta losowość. Bo teraz to już nie wiem, ile ja mam tych serc, naprawdę. Nie mam pojęcia. Myślałem, że to było moje ostatnie... No teraz było moje ostatnie serduszko. No nie, no moi drodzy, naprawdę chujnia straszna. Ten run mi się tak nie podobał, tak mi się go ciężko grało, że to jest dramat. To jest naprawdę dramat. No i niestety, ale nic nie osiągnęliśmy tą Magdalenką. Tylko ten nieszczęsny Kane. Nieszczęsny, nie, to Judas był nieszczęsny, Kane nie był nieszczęsny. Kane do serduszka, to Judas był nieszczęsny. No nic, trudno. Mój drodzy, było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach, jestem nie wiem, ugrodasz, Shiro. Widzimy się w następnych odcinkach. To będzie chyba i tak. Trzymajcie się. Hej, hej.